Dzień dobry. Cześć wszystkim, witam was po dwóch tygodniach, boże dwa tygodnie, dwie soboty, żeśmy się nie widzieli. Na początek od razu chciałabym bardzo, bardzo Wam podziękować za każde ciepłe słowo, za te wszystkie życzenia, powrotu do zdrowia i po prostu za tą magiczną ilość kosmicznej energii, którąście do mnie wysłali. W związku z tym, że no, czułam się nie najlepiej. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jesteście kochani, cudowni i w ogóle wspaniali. Myślę, że w dużej mierze dzięki Waszym dobrym myślom, waszej, waszej dobrej energii COVID potraktował mnie bardzo łagodnie i już jestem i, i działam. I działam, i mogę dzisiaj się z wami widzieć. Cześć! Wszystkich witam serdecznie. O, już jest nas pięcioro, ale ekstra. Dzień dobry, Haniu, cześć Kamila. Monia witam. Marysiu, witam Cię serdecznie. Dzień dobry dziewczyny, fajnie, że wpadłyście. Dzisiaj sobie zrobimy taki mini-tutorial. nasze to jest tak, że tam nie będzie nic wielkiego z natomiast pokażę Wam, jak można wykorzystać końcówki materiałów, resztki jakieś. Ja będę dzisiaj robiła z natomiast to, co chcę Wam pokazać, to są takie kwiatki, jak tutaj, i one mogą być z każdego materiału. Tak naprawdę tylko Wasza wyobraźnia Was ogranicza. I tylko wasze zasoby materiałowe są decydujące o tym, jak te kwiatki będą finalnie wyglądały. Zobaczycie, że jest to bardzo prosta sprawa i dla każdego absolutnie. Na przykład, jeżeli siedzicie zamknięci w domu z dzieckiem, to jest to doskonały, doskonały sposób na to, żeby zrobić coś razem. Przy okazji, trochę zabawy, frajdy, no i ćwiczymy paluszki, ćwiczymy paluszki. Wszyscy ćwiczą paluszki, i dorośli i młodzi. Witam serdecznie, Bato. witam, dzień dobry. Ale super. Oj, Robert jest z Roberta, pozdrawiamy. Jeszcze w domu siedzi. E, Mirosława, dzień dobry, gościu, dzień dobry, serdecznie witam. Fajnie, że jesteś, ale nas dużo dzisiaj. Jak się cudnie cieszę. E, stęskniliście się, bo ja bardzo? Naprawdę e, mega się stęskniłam. E, i jak już tak wydobrzałam, to się znowiałam. co by tu z Wami, co by tam jeszcze. I po prostu mam całą listę e, tematów, które bym chciała e, z Wami jeszcze obgadać na live. Natomiast dzisiaj tak relaksacyjnie, trochę, trochę powolutku, pomalutku, bo jeszcze jak zacznę dużo gadać, to znowu się zdyszę i będzie... będę sapać. A po tego nie chcemy, nie? Nikt nie chce sapać, a ja najmniej. Dobrze, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie miłe słowa, za wszystkie dobre wiadomości, które mi wysłali, bardzo mi pomogły. Dzięki temu jestem tutaj z Wami w pełni sił i zdrowa. Dobrze. Dzisiaj tutorial kwiatkowy. Robimy sobie kwiatki. Takie ja mam tutaj, takie ładne kwiatki. Jakie miałam materiały, takie kwiatki zrobiłam. Co potrzebujemy do takiego kwiatka? Znaczy jeden kwiatek to wygląda zawsze smutno, nie? Więc lepiej już robić kilka na raz. To jest bardzo proste. Więc ja tu sobie macham takim czymś. To jest mazaczek, mazaczek znikający. Taki, wiecie co, jak się nim pomarzę, po materiale to w ciągu 24 godzin, 48 godzin powinien zniknąć. Z reguły znika wcześniej, więc jak macie w planie coś narysować i poczekać z tym do jutra, to różnie może być. Ja już się nabrałam kilka razy, że po paru godzinach nie było mazaczka. Na różnych tkaninach różnie. Na bawełnie chyba najdłużej trzyma, natomiast na syntetykach to znika w mgnieniu oka. To potrzebuje mazaczek znikający lub też ołówek. Jeżeli nie macie mazaczka, może być ołówek, może być kredka, może być kreda krawiecka. Naprawdę. Pełna dowolność. Tutaj nie ma e, takich momentów, żebym ja mówiła, musicie mieć i w ogóle. Nie. Mogą, może być, nie musi. Ja mam dla moich kwiatków, które będę dzisiaj z Wami robiła, mamy patyczki. Patyczki takie ładne. Nie zgadniecie, co to za patyczki. To są patyczki po sushi. A my kochamy chińszczyznę, zamawiamy chińszczyznę, ale nie umiemy jeść patyczkami w domu, więc tych patyczków się zbiera, zbiera, zbiera i e, no i się nazbierało. Ja tych patyczków na przykład używam w kuchni do e, sprawdzania, czy mi je ciasto trzyma za kalca jeszcze, czy już nie. Natomiast dzisiaj właśnie wykorzystamy sobie patyczki do kwiatków. Możecie też wykorzystywać tak jak tutaj w tych kwiatkach jest, papierową słomkę na przykład. Bardzo fajnie się to robi na papierowych słomkach. O, ułożę sobie ładnie, żeby było pięknie. Natomiast dzisiaj patyczki do suszy. Kolejna rzecz niezbędna. Nożyczki. Musimy mieć co w tym dziachać. Resztki materiałów. Jakieś tkaniny, które Wam dziś zostały, jakieś okrawki. Będziemy z tych materiałów sobie wycinać, potrzebujemy guziczki kolorowe, a ja mam akurat takie jakieś białe z tymi, natomiast możecie, to mogą być to guziczki, które zbieramy, tak, to mogą być guziczki odprute ze starej odzieży na przykład, prawda, ja zawsze odpruwam guziki, zanim coś wyrzucę, odpruwam zamki guziki i wycinam wszystko, co się da wykorzystać ponownie. Więc mam nadzieję, że Wy też tak robicie i macie całą skrzynkę e, fajnych e, starych guziczków, które do niczego tak naprawdę. Ale właśnie do kwiatków się przydadzą. E, resztki filcu w dowolnym kolorze, nie musi być szary. Możecie wziąć sobie filc po prostu jaki Wam został lub jaki macie pod ręką. E, nie musi to także być filc, to może być po prostu jakiś grubszy materiał. Chodzi o to, żebyśmy mieli bazę, do której będziemy przyczepiać e, kwiatki. E, nasze płatki kwiatkowe, więc y, potrzebujemy bazy. Ja mam akurat filc, więc y, spoko, może być filc. E, resztki filcu. Mm, zaraz, sprawdzę, bo coś do mnie tu intensywnie piszecie, a Mhm. Mm pisze, że odzyskuje co się da. I słusznie. To jest bardzo do dobra droga. Jesteśmy zero wasteowi, y, proekologiczni. Jak tworzymy coś nowego, to niech to będzie z czegoś starego. Tak jest. Dobrze. Czyli tkaniny, nożyczki, Coś do pisania, do rysowania po materiałach, resztki jakiegoś stabilizatora, może być filc, patyczki po suszy lub słomki papierowe i trochę guzików. I teraz uwaga, uwaga, najważniejsze pistolet do kleju na gorący klej. I to jest tak, że jak nie macie pistoletu na gorący klej, to możecie to co ja zrobię dzisiaj za pomocą kleju zrobić igłą i nitką. Po prostu przyszyć. Ja robię klejem, bo klejem jest szybciej. Poza tym. Dzisiaj na tutoriale, jakbym zaczęła to przyszywać, to by trwało to wiele dłużej. Natomiast chcę wam pokazać, jak wykonać te kwiatki od A do Z. Więc super, super, super. Jeszcze tu spojrzę, co tu mi piszecie. A, Hania nie nosi się z guzikami. No pewnie, jak się sama muszę, ja to nie chcę się guzików przyszywać. Wszystko na zamek lub. Na raz, nie? Bardzo dobrze. To przykro, Michaniu, poprosi rodzinę, żeby zbierała dla ciebie guziki do kwiatków, jak będą wyrzucali swoje stare ubrania. Jakieś koszule na przykład męskie, albo yy, sukienki damskie, tak? To więc różne. Spódnice. Spódnice zawsze są z. z, z w większości są z yy, guziczkiem, chyba że są na gumkę, ale można ten guziczek odzyskać. Dobra, to co? Zabieramy się do roboty. Yy. Jak widzicie, ja mam tutaj guziczki w takim pudełku. To jest pudełko magnetyczne Zika. Ono ma taką zakrętkę. Możecie wykorzystać dowolną rzecz. Może być kubek, może być kieliszek, może być dno doniczki. Potrzebujecie coś okrągłego, co będzie naszym wzorem do wycinania kółeczek. I za pomocą naszego pisadełka rysujemy sobie na materiale kółeczka. I to jest tak, jak mamy znikające pisadełko. To wcale nie musimy rysować na lewej stronie. Możemy sobie rysować na prawej stronie materiału i możemy na przykład, jeżeli ja to mam takie. Widzicie, przezroczyste, że mogę sobie podglądać? To można sobie też kombinować ze wzorami, chociaż jak zobaczycie potem, jak to się składa i jak to się robi, to zobaczycie też, że kombinowanie ze wzorami to będzie odwrotnie niż do tej pory, na przykład, jak ktoś robił fussy cutting w patchworku że wzór wcale nie ma być na środku, tylko jeżeli kombinujecie ze wzorem w tych kółeczek na kwiatki, to wzór jest fajny, jak jest po rancie tego kółeczka. I teraz tak. Nie powiem Wam, jakiej wielkości jest moje kółeczko. Nie powiem, jakiej wielkości musi być to kółeczko. Kółeczko może być dowolne. Możecie to naprawdę, tylko żeby nie było takie maciupeńkie, wiadomo, no bo to chyba, że chcecie mikrokwiatki zrobić, wtedy też możecie malutekie kółeczko użyć. Natomiast no ja, moje kółeczko są Mieszczą mi się w dłoni w ten sposób i to jest chyba najbardziej optymalny taki rozmiar e, do robienia tych kwiatków. Natomiast e, to nie jest tak, że te kółeczka muszą mieć jakąś konkretną wielkość, że nie wiem, że musicie je wycinać super precyzyjnie i w ogóle to musi być takie ach i och. Tak naprawdę. Te kółeczka mogą mieć dowolne wielkości. Jeżeli macie jakieś ścinki materiałów, które są różnej wielkości, na przykład wasze wybrane kółeczko tam z odkiliszka czy od kubeczka się nie mieści, możecie wyciąć mniejsze. Na jeden kwiatek mogą składać się kółeczka różnej wielkości, więc widzicie, mamy tutaj metodę super fajnego, super szybkiego utylizowania naprawdę niedużych resztek i możemy sobie wycinać te kółeczka w różnych rozmiarach. Dlaczego mówię, że nie muszą one być wycięte idealnie? No bo tak naprawdę zobaczcie, czy widzicie na moich kwiatkach, żeby one miały dalnie wycięte brzegi? Nie. One mają potem jeszcze sobie tutaj ponacinamy, powycinamy. Natomiast jeżeli kółeczko jest trochę jajowate, trochę kanciate, to naprawdę nie odejmuje mu to uroku w ogóle. Nasze kółeczko odejmuje, ale kwiatkowi nie odejmuje. I naprawdę możecie się nie przejmować, że coś wam tam krzywo poszło i to jest do wyrzucenia i w ogóle. O, cześć Kasiu, witam Cię serdecznie. Dawno, żeśmy się nie widziały. Też miło Cię widzieć. Bardzo się cieszę, że jesteś. No więc tak, kółeczka mogą być w różnej wielkości. Możecie sobie wyciąć mniejsze, większe, średnie, jalowate, mogą być kanciate. Don't worry. Naprawdę, nie przejmujcie się tym. Jak mam już wycięte kółeczka z materiału, to bierzemy sobie resztkę filcu. O, a tu wezmę taki, zobaczcie, mam taki fragment wycięty po nic. O, sobie odetnę. I z tego wycinamy kółeczko. Już od niczego go nie odrysowujemy, błagam Was. Naprawdę, nie bądźmy dla siebie zbyt okrutni. To może być jajeczko, to może być kwadracik. Naprawdę, wycinamy sobie bazę pod naszego kwiatka. Zobaczcie, moje kółeczko wcale nie jest idealnie kółeczkowate. Jest takie, takie filcowe. Jest doskonałe. Jest doskonale, bo właśnie takie miało być i takie będzie i innego e, nie mam zamiaru tu wyprodukować. <laughs> e, więc możecie tutaj na przykład dziecku do wycięcia. To też może Wasze dziecko, wnuczek pociąć. Sąsiad na przykład. Możecie zorganizować dzieciakom takie zajęcia sportowe w postaci wycinania kółeczek. E, doskonale ćwiczy motorykę, tak by the way. E, więc jak ktoś ma problemy z chwytaniem albo ma osłabione ręce, to cięcie nożyczkami kółeczek jest jednym z najlepszych sposobów, żeby pobudzić mięśnie tutaj śródręcza do pracy. Więc zalecam, zalecam wycinanie kółeczek. No więc mamy tych takich kółeczek na jeden kwiatek, minimum idzie sześć. Mniej naprawdę robi takiego łysego kwiatka. Za dużo też nie ma co przesadzać. Ja tu w niektórych, na przykład w tym kwiatku mam dużo kółeczek. I to są takie, te kółeczka są troszeczkę inaczej złożone niż w tym kwiatku. Natomiast jest ich troszeczkę więcej. Widzicie, kwiatek jest taki e, bardziej e, przestrzenny puchaty. Go tu wsadzimy z powrotem, jak się siedzi. E, więc kółeczek 6, 6. I teraz co? Kółeczka mamy piękne, albo i niepiękne. piękne, e, wystarczająco dobre. Jakie byście nie wycieli, to są naprawdę fantastyczne kółeczka. Wierzycie mi. Moje kółeczka są idealne. I teraz tak. Cały bajer z uzyskaniem takich kwiatków, takich płatków w tym kwiatku, polega na tym, że składamy sobie kółeczko na pół. Jak macie płótno bawełniane, tak jak ja, to możecie sobie tutaj zaprasować paluszkami. I jeszcze raz na pół, czyli mamy jedną czwartą kółeczka. Prawda? Doskonały tip na to, żeby dziecku wytłumaczyć ułamki. Ktoś ma zacięcie pedagogiczne? Już tutaj siedzą ze mną na online. Tylko osoby, które już odchowały dzieci z wczesnej edukacji szkolnej. I już nie muszą tłumaczyć, co to są ułamki. Ja też już na całe szczęście nie muszę. I teraz tak. Nożyce. I jedna czwarta kwiatka. Ładne kółeczko złożone. I teraz, kochani, bezcześcimy kółeczko. Pokazuję wam na tego czerwonego kwiatka przepis, jak to zrobić. I teraz zobaczcie. Wycinamy sobie po środku tego połuku łezkę. Już nie mam kółeczka. Zrobiło mi się coś... Ok. Coś takiego. Ani piękne, ani kwiatkowe. Dziwne, nie? Ale robię tak ze wszystkimi. Sześcioma kółeczkami. Mówię ehm. Wam, że jak sobie tak leżałam w łóżku, i tak sobie rozmyślałam o tym, o, o wielu rzeczach. Miałam w diabły dużo czasu, naprawdę powiem Wam, w życiu tyle w łóżku nie leżałam, co teraz. I tak sobie myślałam, co by z Wami tutaj zrobić, co by Wam zaproponować, jakie tematy. No bo ile można słuchać, nie wiem, o szyciu, tak? No to wiecie co, no szycie to nie jest, to nie jest odkrywanie kosmosu. Tu się nie wydarzy nic tajemniczego. Tutaj nikt Nobla za to nie dostanie. I jak już tak troszeczkę pozdrowiałam, wie kurczę, zrobię z wami tutorial fajny, piosenny, taki, żeby nie trzeba było szyć. Można, ale nie trzeba. Żeby to można było zrobić w te pół godzinki, jak tu sobie z wami dywaguję na różne tematy. I wiecie co? Wymyśliłam całą listę, całą listę różnych tematów. Z tym, że te tematy zaczęły mi się rozjeżdżać bo wszyscy wiecie już mówiłam tysiąc razy że ja kocham patchworki ja bym chciała z wami gadać i gadać o patchworkach natomiast pytanie jest czy wy chcecie słuchać o różnych technikach patchworkowych o tym o akcesoriach do patchworku bo są różne takie fajne gadżety co wyglądają jak nie wiadomo co ale są ekstra fajne do patchworku jak się wie jak ich używać to po prostu ułatwiają mega życie czy też wolicie Posłuchać o szyciu na przykład o takich typów albo jakichś takich nowinek z krawiectwa odzieżowego. Bo ja też mam kilka takich pomysłów, żeby sobie tutaj z Wami obgadać pewne sprawy związane z ciuchami, na przykład z trzeciem ciuchów. Wiem, że live o zbieraniu miary i moje wynurzenia antropometryczne. Nie spotkały się zbyt entuzjastycznym przyjęciem, więc chciałabym Wam takich, takiego autorytyzowania i, i takie okrążenia w tematach, które są może już na pograniczu jakiejś nauki bardziej niż hobbystycznego, radosnego zajmowania się ciekawymi rzeczami. No, ja wiedziałam, że jak zapytam, to będą głosy podzielone. Tak, Mirka o paszulkach zawsze. I Hania za odzieżówką. <grym>, wiadomo, Hania, właśnie słuchajcie. Taka propos, Hani i odzieżówki. Ja Was zapraszam do grupy mojej, naszej szyciowej kotowej, szycie z kotami. Tam cały czas, od już drugi miesiąc leci, teraz już trzeci się zaczął. Cały czas bawimy się w wyzwanie na ubranie. I Hania pokazuje, między innymi, Hania, bo tam jest parę dziewczyn, które pokazują swoje rzeczy. Zobaczcie, jakie fantastyczne bluzy Hania szyje. Naprawdę. I wygląda w nich jak milion dolarów. Więc podaję przykład Hani i zapraszam jako, jako takiego, taki dowód na to, że bluza wydawałoby się dresowa, czyli tylko nie wiem, no, na takie casualowe sytuacje. Jest doskonałym ubiorem na każdą sytuację. Hania pokazuje i stylizacje randkowe, i pracowe, i relaksujące, i na spacer z psem. Super, polecam. Też weźcie udział w wyzwaniu na ubranie. Naprawdę możecie, jeżeli szyjecie o torebki, może być wyzwanie z torebką. Zasady są dosyć szerokie i elastyczne i naprawdę każdy, co ktokolwiek zrobił coś dla siebie, takiego do ubrania lub noszenia lub trzymania, może brać udział w, tym, w tej zabawie. Dziewczyny wygrywają nagrody, jest fajnie. Oczywiście jury jest subiektywne i decyzja jury oceniającego raz w miesiącu wyzwanie są nieodwołalne, więc ja rozdaję nagrody i ja e, tak decyduję o tym. Więc tak, odzieżowo zapraszam Was na wyzwanie na ubranie. Do końca lutego przyszłego roku się bawimy. Co miesiąc nagrody, co miesiąc e, e, się chwalimy. W każdy poniedziałek wrzucamy e, zdjęcie z e, naszą stylizacją. Pamiętajcie, że może być także jeden ciuch w kilku stylizacjach. Tak jest moje postanowienie i jutro Wam, nie jutro, pojutrze, poniedziałek pokażę Wam sukienkę, którą sobie uszyłam z bliźniaczego materiału jak ten. I będę pokazywała przez najbliższe tygodnie w różnych odsłonach i Wam pokażę, że jeden ciuch może po prostu ograć milion sytuacji. I można za każdym razem wyglądać trochę inaczej. Co Wy tu jeszcze? O, dzień dobry, Gosiu. Cześć, Gosiu. Monika pisze, że patchwork na tak, Maria patchwork na tak, patchwork... A nie, Lila mówi, że patchwork bardziej czy się nie opłaca um, dobra, o się e, o tym, czy się szycie własnych ciuchów opłaca, czy nie, to pogadamy w osobnym live, bo ja bym mogła na ten temat też kolejną godzinę um, natomiast, e, dobra patchwork, dobra, to na pierwszy ogień pójdzie patchwork dobrze, czyli za tydzień się widzimy patchworkowo, kolorowo patchworkowo a ja tu liczę swoje kółeczka, bo wycięłam 3, 4, 5. jeszcze jedno muszę wyciąć to wytnę niebieskie, niech będzie niebieskie Wracając do kwiatków, no to na kwiatki fajnie się sprawdzają materiały w małe wzorki albo gładkie. Bardzo fajnie wyglądają gładkie wzorki, więc jak macie jakieś odpadów takich gładkich, to też śmiało. Naprawdę kawałki nie muszą być do tych kwiatków duże. No i mam. Ktoś tnie ze mną razem, czy tak patrzycie, a potem dopiero dołączycie? E, bo ja tu już od razu taki live stream, nie? Lecimy. E, dobra, materiały sobie przełożę tutaj, bo żeby miała więcej miejsca. Nożyczki już na razie nie potrzebuję. E, no i mam, zobaczcie, takie gluty. Widzicie? Były kółeczka, a są gluty. Odpadów mam, o tutaj, o. odpadów mam garstkę. Tyle śmieciuszkujemy. E, w tym wydarzeniu. Więc... E, jest ekologiczny, Dobra, i teraz tak. Biorę sobie kółeczko i prawą stroną do wierzchu. A latnie. bardzo dobrze. Super, i tni, Składamy sobie na pół. Nie musi być ekstra równo. Jak wam się trochę rozjedzie i złożycie jakoś takoś, też będzie ok. Pamiętajcie, że takie krzywe składania najlepiej wychodzą z materiałami gładkimi, które mają prawą i lewą stronę tak samo. No tu. Mój materiał ewidentnie po lewej stronie ma wzór niewyraźny, bo jest zadrukowany od prawej strony, więc ja postaram się złożyć to w miarę prosto. No i tak, takie pół kółka, pół byłego kółka składamy sobie znowu na pół, z tym, że tym razem na pewno nie składamy tego równuteńko. Zobaczcie, musimy złożyć to w ten sposób, tak żeby jedna, jeden róg tego półkola wystawał ponad drugi łuk. Widzicie, takie asymetryczne złożenie, a ono się najlepiej sprawdzi w tym, żeby sobie ładnie ten kwiatek powstawał, taki właśnie pękaty. Dobrze. I teraz potrzebujemy nasze wsparcie w postaci kółeczka krzywego z filcu, płateczek i ruszamy z klejem na gorąco. Smaruję małą kropeczkę kleju na środku mojego filcu i przyklejam. Opla, w ten sposób trójkącik. Czy przykleję go tym niskim brzegiem do wierzchu, czy tak jak przyklejam yy, wysokim brzegiem do wierzchu? Teoretycznie nie ma znaczenia. Yy, prawda jest taka, że yy, będzie to potem trochę wrzutowało na wizualną stronę kwiatka. Natomiast konsekwentnie bierzemy kolejny. Ja, ponieważ przygotowałam sobie materiały z różnych, w różnych kolorach, to sobie teraz biorę niebieski płatek. I korzystając z tego, że ten klej jest jeszcze gorący i jeszcze się lepi, klejam kolejny płatek, nachodząc na ten poprzedni. O, tu już się, już się klej ciągnie. Pięknie. Będzie klejowa pajęczyna. Widzicie, on się nie, nie trzyma w całości, się rozwala, ale dupką na środku jak najbardziej. Składam go, przytrzymuję. Teraz dziabnę tu kleju na środek z powrotem już na te przyklejone płatki i będę wklejać kolejne. Yy, ponieważ mam yy, przygotowanych sobie opla, kilka płatków, to będę je na przemian robiła. Nie, zrobię sobie drugi niebieski. O, Tak, składam na cztery. Trochę krzywo, trochę nie krzywo. Jak mi tam ręki wystarczy, tak będę miała. I wy też się nie przejmujcie. Zobaczcie, wklejam kolejne. Przytrzymam ze śródeczek. I teraz biorę żółty i znowu składam sobie na pół. I tak krzywo. Gosia Gośa się śmieje, że klej na gorąco, <gosia> samo zło. <gosia> um, znaczy tak, powiem wam tak, bo ja tu, tu z Gosia, ja wiem, to jest taki inside joke <gosia> z tym klejem, nie Gosia? Um, tak mogło się, tak się. Ja jestem w ogóle przeciwniczką używania kleju na gorąco w akcjach szyciowych. Na pewno nieraz wam się zdarzyło, że oglądaliście jakieś 5 Minutes craft czy inne takie badziewnie krótkie filmiki o tym jak to zarąbiście można sobie skrócić bluzkę podklejającą klejem na gorąco albo można odciąć dekolt i przykleić coś do niego klejem na gorąco, no nie, nie po prostu mnie ogarnia pusty śmiech jak coś takiego widzę i myślę, że Gosia sobie z tego samego beka kręci natomiast czasami się klej na gorąco przydaje, chociażby w takich właśnie gadżetowych rozwiązaniach typu dupka do domku, nie? Oczywiście, słuchajcie, no to co ja w tej chwili paćkam tutaj klejem na gorąco, te środeczki i tych kwiadeczków, możemy spokojnie sobie te wszystkie kółeczka ładnie złożyć, ułożyć, przyszpilić i przez środek przeszyć. Nikomu nie komu, nie broni, dlatego wiem, że to niekoniecznie trzeba mieć pistolet do kleju. Można, ale nie trzeba. Więc możemy po prostu sobie to złożyć i przeszyć. Tym bardziej, że i tak potem w środeczek kwiatka idzie guziczek. Yy, więc może to, jeżeli się dobrze przyszpili, ma się cierpliwość do tego, ja nie mam. Yy, to wtedy można rzeczywiście sobie tutaj ładnie oprzyć, potrzyć i generalnie będzie super ekstra pięknie. Ja już przyklejam ostatni płatek, bo jestem leniwa yy, czasami. I o. I dzisiaj jakbym się wygłupiała, przed wami tu jest igłą, to na pewno, po pierwsze, cały czas by mi się rozwiązywał super jak na nitce, Na pewno bym tą igłę kilka razy zgubiła. A jeszcze zrobiłbym się pomiędzy ten, pomiędzy wszystkim supeł na nitce, Więc w ogóle byłaby masakra i tylko bym się ośmieszyła. No ja nie lubię się ośmieszać, lubię być gwiazdą. Patrzcie, wkleiłam. Wkleiłam płatki. Cześć Marta. O Marta pisze, że jej dzieci mają fazę na klej na gorąco. Pryt, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, niech kleją. Bardzo dobrze, niech kleją. Jak się poparzą, to będą wiedziały, że klej jest gorący, że nie wolno tam łapy wsadzać i nauczą się kleić bez poparzeń. A ja się przyznam bez bicia, że ja się wczoraj poparzyłam, bo też się bawiłam klejem na gorąco, oczywiście, to jak można się nie poparzyć, nie? To tak nie działa. Czasami trzeba po prostu poparzyć palucha, ale to przechodzi, wszystko mija, nawet najgorsza żmija. No i co? Jak mam już takiego takie glutka kwiatowego, no to teraz biorę guziczek i... Robię kolejną kropkę kleju we środku i wklejam guzik. I to jest ten moment, kiedy najbardziej można się poparzyć. A tak ja proponuję. Ciapnąć kropkę kleju, i guziczek położyć i docisnąć go boczkami, dwoma palcami, tak żeby klej wyszedł przez dziurki w guziku. Tada! Teraz trzeba podmuchać, żeby wystygło. I zobaczcie, nasz kwiatek już gotowy. Ja sobie go tu trzymam o za ten filtr z tyłu, bo ten filc jest przylepiony tylko na środku kropeczką. E, specjalnie tak zrobiłam, specjalnie zapacikałam całego kółeczka filcowego klejem po to, żeby móc teraz dobrze przyczepić do, do patyczka. Bo mamy patyczek i mamy kwiatuszek, no i musimy go zamocować. Teraz słuchajcie, kluczowa decyzja, najważniejsza w waszym życiu. Serio, serio. Gdzie kwiatek ma górę, a gdzie dół? Ha? Ha? To można rozkminiać długie minuty. Dlatego ja nie będę tego rozkminiać, po prostu. Po prostu postawię tutaj kropkę na środku i przekleję patyczek. I pokażę Wam przed kamerą, co dalej można zrobić, żeby to patyczek nie sterczał i nie straszył. Ja, mam kropkę kleju, kładam patyczek. Ja tak to tutaj zezuję, bo wiecie co? Bez okularów nie widzę Was, a w okularach nie widzę tego, co mam tu blisko. Taki dramat, tyle jest. No, opla. I zobaczcie, obejmuję filcem patyczek i sobie ściskam. Dzięki temu mam zasłonięty czubek patyczka. Aby się okazało, że patyczek jest ostry, na przykład, albo brzydki, albo był do czegoś używany i nam się tam. Susi dobrze nim jadło. To teraz nie będzie już śladu, bo jest zasłonięty filcem. Pięknie. Mamy kolejny kwiatek do kolekcji. Pyk. Super, widzicie? Minęło 15 minut i kwiatek zrobiliśmy z obgadywaniem tego kwiatka, już z ustalaniem rzeczy, które będziemy robić za tydzień. Dobrze, to mamy jeden kwiatek. Teraz Wam pokażę jeszcze drugi. Ten tutaj mam taki miodowy, bo on jest troszeczkę zwinięty inaczej. I jak widzicie, te kółeczko, które ja, na nim, które ja z nich zrobiłam, nie były, nie były obrąbane takie krzywe. I tutaj dobrze jest, jak kółeczko jest proste w tym kwiatku, musztardowym, natomiast nie jest to mus. Wycinam kolejny, e, kolejne wsparcie filcowe pod kwiatka. Tu już mam przygotowane kółeczka, jestem taka cwana, że już sobie przygotowałam kółeczka wcześniej, więc już nie będę Was męczyła, e, żeście nie musieli patrzeć jak wycinam kolejne kółka. Mam kółeczkę. i teraz tak, jak jest zrobione to? Ten kwiatek jest taki bardziej e, puchaty, pyzaty. I teraz tak, znowu to samo, składamy kółeczko na pół i teraz e, nie składamy na cztery, w ten sposób, tylko sobie rolujemy. Rolujemy sobie takiego roll mopsa, jakbyście burrito zawijali. Ja wiem. O, zobaczcie, tak. O. Wychodzi coś takiego. Może być ciaśniej zwinięte, może być łagodniej zwinięte. Chodzi o to, żeby ten jeden bok był wyciągnięty. To pół, jak mamy to pół kółka, to je wyciągamy nad, nad kółeczko. I dopiero zawijamy resztę. I jak sobie takich wyćków znowu przykleimy do y, naszego y, filcu, naszego wsparcia. Mówię, nie musi być filc, może być np. grubsze kusienko. Coś, co będzie w miarę sztywne, nie? co nie roztopi się pod klejem, więc y, generalnie nie, nie pracujemy na materiałach y, syntetycznych, bo jeżeli np. Y, będziecie ogarniać y, jakieś y, poliestry, to się mogą jeżeli macie klej na bardzo wysoką temperaturę, to mogą się Wam y, podtopić robię kolejny i wklejam sobie, pomagam właśnie tytką, czubkiem rury od kleju już nawet nie wypuszczam nowego kleju, tylko wklejam poprzednią kropkę, żeby się nie poparzyć, czasami też sobie właśnie patyczkami do suszy pomagam, żeby właśnie paluchów się nie poparzyć no, klej na gorąco robi bąbelki natomiast nie jest to jakieś straszne, mówię, to się poparzy Niech podniesie rękę, ten do góry, kto się nigdy klejem na gorąco nie poparzył. Ja pamiętam, że najgorsze poparzenia łap to miałam, słuchajcie, jakieś wpadam na genialny pomysł, żeby zrobić wieniec świąteczny na drzwi. Z popcornu. Mam maszynę taką do robienia popcornu bez tłuszczu, więc te pyćki popcornowe wychodzą mi całkowicie suche. Narobiłam tego popcornu. Miałam obręcz tej ze słomy uplecioną. I słuchajcie, tona tego popcornu. Naprawdę cała ogromna micha popcorna. Ziarenko po ziarenku wklejałam. I Jezu, jak ja miałam ręce poparzone w życiu tak się nie poparzałam jak tym diabelskim popcornem. Od razu mówię, że wieniec wyszedł czadowy, nie? Tylko że to był wieniec jednorazowy, ponieważ wlazły w niego robaki, bo się okazało, że jak sobie wisiał na korytarzu, to jakiś tam mul spożywczy gdzieś się znalazł się zalągł w moim pięknym wieńcu, więc więcej wylądował w śmietniku, bo larwy po nim łaziły. Odstręczające, tak wiem. Fuj, ale to trzeba się liczyć, jak się używa naturalnych materiałów, że zwierzątka, tak jak my, lubią naturalne materiały. Jak macie jakieś anegdoty o tym, gdzie wam co wlazły zwierzątka i jakie mole wam zażarły piękne materiały, to też podzielcie się historią. Ja chętnie poczytam, że nie tylko u mnie takie się dziwne rzeczy dzieją, że niektórym też się coś śmiesznego wydarza. Widzicie, roluję cały czas te rolki i tu wklejam jedną w drugą. O, tu zaraz Wam pokażę. Gotowe. Niestety nie mam drugiej kamery, żeby Wam pokazać. Okla sobie z góry, ale o, 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 Już tutaj coś się wydarza. Mam te tutki pozwijane. O, kleju, kleju. Ale cię tu dużo. A tak to wygląda, jak sobie ładnie powklejamy. Ładnie albo i brzydko, nie? Zależy jak to ma, jak to ma ten w głowie. Kania pisze, że nie poparzyła się klejem. Heee, że nie rzucaj we mnie kamieniem, błagam, haniu. He, no super. Ekstra, ale czy to wynika z tego, że nigdy nie używałaś kleju, czy co? A, a milionem innych rzeczy się poparzyłaś. O Jezu, tak. O, Kasia pisze, że popcorn można nawet na nitkę i tym owinąć więcej. Zobacz, Kasia, widzisz? Dlaczego ja ciebie wtedy nie znałam? Moje ręce byłyby ci bardzo wdzięczne, bo absolutnie nie pomyślałam o tym, żeby nawlekać popcorn na nitkę, tylko po prostu wklejałam po kolei te diabelskie żarenka. No o, guziczek też już wkleiłam. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj na żywo jestem cała i zdrowa. Wydaszli wczoraj, że w poparzenie już odrobiło lekcję poparzeń. No i co? Wklejam patyk, nie? I tak sobie tu gadamy, gawędzimy. Kto się znudził, już sobie poszedł. Kto jest cierpliwy i ma ochotę słuchać mojego wględzenia, ten siedzi i słucha i... Yy. I może robi ze mną kolejne kwiatki. Opla. A ja tymczasem. Opla, Opla, Opla. Mówię cały czas opla, bo tak bo jestem taka kop do przodu. Zrobiłam kolejnego kwiatka. I zobaczcie, do mojej kolekcji kwiatuszków pracownianych dołączył yy, ładny kwiatek. Yy, Mirka coś tu pisze. Co mi to tu... powiedział ciemcie o jezu! A, Mirka też się pochwaliła molami spożywczymi w każdej dziewczątcej. A tak, to jest najgorzej. Człowiek może trzymać czystość domu, a i tak ze sklepu przywlecze coś, nie? nie nieostrożnie, nieuważnie. Po mnie nie da się wszędzie zajrzeć, nie? E, no to tak. Kto ma mole, ten się z nimi walczy. Wywalenie wszystkiego go najlepiej działa. E, polecam wiosenne ozdoby kwiatkowe. Kto zrobił, ten niech się pochwali. Czekam w grupie najlepiej, słuchajcie w szyciu z kotami, pochwalcie się swoimi pięknymi ozdobami świątecznymi, świątecznymi, wiosennymi jeżeli żeście takie zrobili ze mną dzisiaj wiem, że dziewczyny szyją tulipany, jak ktoś szyje tulipany to niech pokaże jakie ładne robi o Jezu, Haniu, współczuję ci serdecznie, Hania pisze, że używa kleju, więc to nie jest tak, że nie poparzyła się, bo nie używa, jest po prostu ostrożniejsza niż ja i niż wy natomiast Hania pocięła się nożem no, 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 cóż, no nobody's perfect, nie jak mówiła Marilyn Monroe każdy ma jakiegoś bzika i każdy ma jakieś swoje głupotki zostawiam was z waszymi głupotkami sama siebie też zostawiam ze swoimi jeszcze raz bardzo wam dziękuję za każde ciepłe słowo, za każdą dobrą myśl i wiecie co? Mam taką prośbę, bo jak już tak siedzimy sobie w tym ogródku wzajemnej adoracji i tak się spotykamy, tam taką do Was malutką prośbę. Bardzo bym chciała Was poprosić o, o drobną rzecz. Myślę, myślę że jest to drobna rzecz dla Was, a dla tego kogoś, w kogo imieniu proszę, może być to ogromna rzecz. Bardzo Was proszę, żebyśmy, żebyśmy pomyśleli wszyscy ciepło i tą całą energię, którą przekazaliście mi, kiedy zdrowiałam. Teraz przekażcie milenie. Pozdrawiam Ci, milenko, serdecznie i wysyłamy Ci tu grupowo powiem, że będziesz ja oglądała wysyłamy Ci tu grupowo całą masę ciepłej energii. Wy też wyślijcie milenie, dużo ciepłej energii i niech kosmiczna dobroć otoczy milenę. My się widzimy za tydzień i będziemy, będziemy robić będziemy mówić o patchworkach, ale Was zastrzelę, mam taki pomysł na live'a patchworkowego, że nie spodziewacie się tego po mnie. Mireczko, Mireczko, słucham Cię, bo tutaj właśnie widzę, że coś, sukienka czy bluzka? Pytasz o to? To jest bluzka, Mireczko. Nie wiem o co pytasz. Lila, z jednej strony jest guzik, z drugiej filc. Tak, lileczko. Tak, guziczek mamy od tej strony prawej, tutaj, od przodu, a filcek jest od dupki strony, czyli od patyczka. Mamy owinięty patyczek filcem, a guziczek jest z przodu. Dlatego guziczek może być, może być kontrastowy, na przykład fajnie wyglądają kontrastowe guziczki do kwiatków, a może być też taki znikający. Jak co, kto lubi? Co macie, to przyklejajcie, będzie dobrze. Pamiętajcie to, co mówiłam w jednym z poprzednich live'ów. Jesteście świetni i to, co robicie, jest super. A że wam nie wyszło, to wiecie tylko wy. I nie trzeba, żeby cały świat o tym wiedział. Możecie się nie chwalić. Możecie powiedzieć, że to właśnie tak miało być. Tak. Dobra. Pozdrowienia dla Mileny jeszcze raz. Pamiętajcie o Milence, myślcie o niej systematycznie. Bo teraz Milena potrzebuje kosmicznej energii i wiem, że kosmos się nią zaopiekuje i my też się nią zaopiekujemy. Będzie wszystko wspaniale i będzie cudnie. Dużo, dużo siły, dużo zdrowia dla Was wszystkich. Dziękuję Wam bardzo za, za to, że dzisiaj byliście. Dziękuję za te wszystkie wpisy i wszystkie prywatne wiadomości, które dostałam od Was. Jesteście najlepsi. No, pa!